Zima. Na zimę wszyscy bardzo czekamy, zwłaszcza dzieci czy miłośnicy sportów zimowych. Narciarze, sankarze, łyżwiarze. Natomiast zimą cierpią najbardziej osoby w kryzysie bezdomności. Jest ich wielu, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo wielu. W zeszłym roku, czy w zasadzie w zeszłym sezonie, od listopada 2020 do marca 2021 z powodu wychłodzenia zmarło 60 osób. To jest tylko 60, bo generalnie tendencja jest spadkowa, ale to jest aż 60 osób. Grupa ratownicza Medival od wielu lat prowadzi akcję Zimowy Ratownik. Praktycznie rzecz biorąc od listopada do marca penetrujemy wszelkie pustostany na terenie miasta i okolic w poszukiwaniu osób w kryzysie bezdomności. Osób, które nie mogą znaleźć sobie miejsca, które nie chcą sobie znaleźć miejsca. Są to osoby, które mieszkają w pustostanach, w parkach, często w przepustach, pod drogami. Są tacy, którzy mają namioty w lesie, śpią w piwnicach. Jak co roku staramy się pomóc takim osobom. Jeździmy, sprawdzamy ich stan zdrowia, sprawdzamy ich temperaturę. Jeżeli są to osoby, które są pod wpływem alkoholu, posiłkujemy się służbami miejskimi, takimi jak Straż Miejska, z którą współpracujemy od kilku lat, czy Stowarzyszeniem Ku Dobrej Nadziei, które prowadzi ogrzewalnię w Białymstoku dla takich osób. Jeżeli zobaczycie osobę, która marznie na ławce w parku czy na przystanku, wykonajcie telefon pod 986 do Straży Miejskiej. Oni przyjadą i się zaopiekują taką osobą. Oczywiście możecie również zadzwonić pod numer alarmowy ogólnodostępny 112. Was to nie będzie kosztować nic, a taka osoba trafi w ciepłe miejsce, tam gdzie jej pomogą. Tam, gdzie będzie mogła przeżyć kolejną noc. Wspierajcie nas, wspierajcie bezdomnych, to też są ludzie. A my ruszamy w drogę.